Witajcie, tutaj Kamcio z Candy Freestylers, a dzisiaj wracamy z serią, w której oceniam skille widzów. Dawno jej nie było, ale wracamy, zapraszam do oglądania. Oczywiście na samym wstępie zapraszam Was na moje social media, Instagram, Snapchat oraz grupka Skillerzy Candy. Bardzo mi na tym zależy. Zapraszam do polubienia tego filmu na samym wstępie, aby ta seria była jeszcze bardziej kontynuowana. Pamiętajcie o hashtagu KeFreestylers. Używajcie go na YouTubie, Instagramie oraz Facebooku, jeśli chcecie, abym zobaczył Wasze posty. I pamiętajcie o mailu skillerzykmałpa@gmail.com, na którego wysyłacie akcje do tej serii. Zapraszam do oglądania. A więc dzisiaj czterech uczestników i zaczynamy od mojego dobrego znajomego prowadzącego kanału Adi Trenuje, od Adriana, który przygotował dla nas naprawdę bardzo fajne freestylerskie combo, którym robi na początku halfy Timo ATW oraz kończy to amatwem, bardzo fajne. Zobaczcie, jak mu to wyszło. Naprawdę widać, że wielkie umiejętności we freestyle football są. Zapraszam również na kanał właśnie Adiego, ponieważ na jego kanale znajdziecie dużo takich poradników typowo piłkarskich, na przykład jak trenować w domu, jak trenować, jak się rozciągać, jak dbać, żeby nie dostać kontuzji. Takie tematyczne naprawdę poradniki, których nie zobaczycie m.in. na moim kanale, ja się takim czymś nie zajmuję, więc to jest na pewno świetny powód do zasubskrybowania jego kanału, link w opisie. A więc Adi naprawdę świetnie rozpoczął nam ten odcinek, a my przechodzimy do kolejnego uczestnika. A kolejnym uczestnikiem jest Patryk Kocoń, który zaprasza również na początku Was na swojego Instagrama oraz chyba na kanał na YouTube, nie wiem, nie pamiętam, ja to się do tych serii przygotowuję jednak, nie? Który przedstawia Wam bloki, slapy oraz naprawdę bardzo fajny trik. I powiem Ci tak, Patryk, stanie na rękach masz na pewno o wiele bardziej opanowane niż ja, to jest naprawdę świetne z Twojej strony. I jeśli chodzi o to, to szacunek dla Ciebie za stanie na rękach, ponieważ wiem, że raczej chyba się uczysz Jordan Stola. Ja jeszcze nigdy nie próbowałem tego triku, ponieważ za bardzo nie umiem tak stać na rękach jak Ty. Przedostatnim uczestnikiem tego odcinka jest Szymon Polak, który pokazuje się naprawdę bardzo wymierzonym strzałem w okienko. No i takie bramki to ja lubię oglądać. Bardzo dziękuję, Szymon, za tę akcję. Zapraszam na kanał Szymona, link macie w opisie. To jest właśnie ta brameczka. I na koniec mój kumpel Mateusz Skrzymowski, prowadzący kanał Football Adventure, który wysłał mi tyle, tak dużo akcji. W jednym odcinku jeszcze nie było tak dużo akcji freestyle'owych. Ja tylko wymienię, ja przygotowałem się, mam to wypisane na kartce, ponieważ jest tego dużo. Między innymi matwy, tatwy, errabona, amatwy, komba z atwem, abbasem, chtatwem, timo, atw. Naprawdę dużo freestyle'owych akcji. Po prostu teraz podłożę muzykę, ona sobie leci. Zaraz wchodzimy w beat i włączam Wam jego akcję. 3, 2, 1. If you ever need a helper, hey, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better.
No i oczywiście wielkie brawa dla Mateusza. Link do jego kanału macie w opisie. Serdecznie zapraszam. No i dzisiaj bardzo freestyle'owo było w tym odcinku. Jedynie Szymon wysłał nam strzał. Reszta dużo freestylu, co oznacza, że skillerzy naprawdę są wyskillowani, z czego się bardzo cieszę. Zapraszam innych również do wysyłania swoich akcji na skillerzy.kemopadzimej.com, w którym będziecie mogli również zareklamować swój kanał. Możecie podpisać się imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem, to zależy tylko od was. Pamiętajcie o używaniu hashtaga kefreestylers na Instagramie lub Facebooku, żebym zobaczył wasze posty i lajkował. Pamiętajcie o moich social mediach, Instagram, Snapchat oraz grupka Skillerzy Candy. Ja się teraz z wami żegnam. Dzięki za uczestnictwo w tym odcinku. Do usłyszenia.